Zadanie 13. Myślę, że już byście na maksa zmęczeni po tej maturze. A tu jeszcze zadanko za 6 punktów. No dobra, robimy. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i lecimy. W kartezjańskim układzie współrzędnych xy prosta L o równaniu przecina parabolę o równaniu w punktach AB. Odcinek AB jest średnicą okręgu O. Punkt C leży na okręgu O nad prostą L. A kąt BAC jest ostry i ma miarę alfa, taką, że tangens alfa jest równy 1 trzecia. Oblicz współrzędną punktu C. No okej, okay, dobrze. Co my tu mamy? Mamy powiedziane, że to jest średnica. Jeśli to jest średnica, to znaczy, że ten trójkąt... To taka moja pierwsza myśl, że ten trójkąt jest prostokątny. No dobra. No więc może policzymy sobie najpierw te punkty A i B. Dobrze, czyli tak. Czyli jeżeli mamy równanie proste i równanie paraboli, no to łatwo jest to zrobić, po prostu robimy układ równań. Czyli... dobra, gdzie ja mam to pisać? Połowę kartki zajmuje zadanie. No dobra, no to tak. X to się równa, albo może Y wyznaczymy z tej prostej. Czy będzie tak. Y to się równa X minus 2. No i podstawimy sobie do drugiego, tak? Czyli X minus 2 to jest 4X kwadrat minus 7X plus 1. Dobra, wszystko na prawo. 4x kwadrat minus 8x i teraz mamy tak, 1 plus 2, czyli plus 3. Liczymy delta b kwadrat, czyli 64 minus 4 razy ac, czyli 16 razy 3, tak? Czyli będzie delta 64 odjąć 30 plus 18, 48, czyli mamy tak. Tutaj będzie 2, czyli 12, 16 tutejszy. O. No i od razu ten pierwiastek z delty to mamy 4, tak? X1 minus B, czyli gdzie my to mamy? Tu. Minus B minus pierwiastek z delty, czyli 4 na 2A, czyli 8. 4 na 8 to jest 1 druga. No i X2. W zasadzie, no dobra, to będzie tak, 8 plus 4 na 8, mamy 12 na 8, czyli to będzie dzielone na 4, czyli 3 drugie. Dobra, czyli to są współrzędne tego punktu A i B. No i fajnie, że mamy rysunek, bo wiemy, który to który, tak? Czyli jeszcze policzymy sobie może y-ki, czyli współrzędna punktu A jest... x-owa jest równa 1 druga, czyli y w takim razie możemy łatwo policzyć stąd, tak? Bo to leży na tej prostej. Czyli y-a to jest równe 1 druga minus 2, czyli to jest równe minus 1 i 1 druga. Mamy współrzędne punktu A, czyli tak, 1 druga minus 1, 1 druga. Teraz współrzędna punktu B, yb. Czyli mamy x równy 3 drugie minus 2, czyli to jest tak, 1 cała i 1 druga odjąć 2, czyli będzie minus 1 druga. Czyli współrzędna x-owa tutaj będzie 3 drugie, może ja to wpiszę 1 cała 1 druga i minus 1 druga. Ok. Mamy te współrzędne, no i teraz chcemy mieć punkcik C. Chcemy mieć punkcik C, mamy punkcik A, no dobra. Co my tu możemy powiedzieć o tym? Możemy powiedzieć, że mamy tangens alfa, słuchajcie, czyli gdyby tutaj narysować taką prostą, równoległą do prostej OX, no to kąt, już pokazuję, który, ten kąt tutaj
byłby taki sam jak kąt tu, tak? Czyli to jest tangens, no powiedzmy, jakiegoś beta. Czemu ja tak kombinuję? No bo my tak naprawdę potrzebujemy mieć tą prostą, tak? Równanie tej prostej. No i pytanie, jak to zrobić? No ta prosta na pewno nam przechodzi przez punkt A, no ale mielibyśmy wtedy tutaj tylko jeden punkt. No a potrzebujemy mieć albo dwa punkty, no albo potrzebujemy mieć współczynnik A i jeden punkt, tak? Bo wtedy będziemy w stanie już równanie prostej wyznaczyć. No, a współczynnik A można policzyć jako tangens alfy właśnie. Tylko że ten tangens alfy, on musi być, musi to ramię kąta zaczynać się no, na osi OX, tak? Nie może się zaczynać jakoś tak dziwnie tutaj. Czyli musimy mieć sumę kątów, na to wygląda, tak? Bo wtedy będziemy mogli mieć tangens tego kąta. Dobrze, czyli potrzebujemy mieć tangens alfa plus beta. No i tutaj wskrywałam Wam taki wzór i od razu go w zasadzie on jest taki sam, tak? No ale mamy podany tangens alfy, czyli jest 1/3. No dobrze, czyli czy jesteśmy w stanie mieć tangens bety? No tak, ponieważ mamy tą prostą, tak? Czyli widać, że ona, tutaj ona jest przekształcona, że ona, tangens tej bety jest równy 1 po prostu, tak? Bo ona ma współrzędną, nie współrzędną, tylko współczynnik kierunkowy równy 1. Czyli tangens bety jest równy 1. No dobra. Czyli od razu sobie będę podstawiała, tangens alfy to jest 1/3, dodać tangens bety to jest 1, potem 1 minus tangens alfy 1/3 razy 1. Dobra, czyli mamy tak, na górze 1,1/3 dzielone na i na dole mamy 1 minus 1/3, czyli w zasadzie 2/3, czyli mamy 4/3 razy 3/2, czyli nam się to fajnie skraca tutaj i mamy 2. Okej, super, bo mamy już nachylenie, tak? Nachylenie tej prostej o tu, stąd. No i punkt, czyli jesteśmy w stanie wyznaczyć jej równanie. Dobra, no to tak też zróbmy. I teraz równanie, czyli ta prosta, może ja ją jakoś tu narysuję, żebyście wiedzieli, o czym ja w ogóle do Was mówię. O, tutaj taka ta prosta, tak? Ojejku, krzywa mi trochę wyszła, ale wiadomo, o co chodzi, mam nadzieję. Czyli ona wygląda tak, 2 razy, czyli będzie tak, a x plus b, czyli 2x plus jakieś b, które jeszcze musimy policzyć. I żeby je policzyć, to wstawię sobie punkcik a do tej prostej. Czyli punkcik A ma współrzędne y-kowa, będzie tak, minus 1 i 1/2, czyli to jest minus 3/2, to się równa 2 razy x, a x to jest 1/2 plus b. Czyli to mi się tutaj skraca. Czyli b jest równe, musimy od minus 3/2 odjąć jeszcze jedynkę, czyli b to jest minus 2,5 bodajże, ale zrobimy sobie to w ułamku niewłaściwym, czyli będzie minus 5/2. Czyli ta prosta, ona ma równanie takie, y 2x minus 5/2. No to jak już mam tą prostą, to też ten punkcik C też na niej leży. No dobra. W zasadzie moglibyśmy tutaj współrzędne punktu C moglibyśmy zrobić policzyć moglibyśmy środek okręgu, wtedy będziemy znali jego promień
i zrobić układ równań, tak? Ale widzę jeszcze jeden mam pomysł, bo skoro to jest pod kątem prostym, to znaczy, że tutaj też jest prosta, która ma łatwo znaleźć jej równanie, tak? Bo jest prostopadła, czyli współczynnik kierunkowy, może ja ją zaznaczę teraz na zielono. O. I współczynnik kierunkowy po prostu będzie minus miał i będzie odwrotnością tego współczynnika kierunkowego, niebieskiego, tak? Czyli będzie minus 1 druga. To oczywiście jest w karcie wzorów, że A1 razy A2 musi być równe minus 1, jeżeli proste są prostopadłe. No, czyli jak tutaj jest współczynnik kierunkowy 2, no to musi tutaj być minus 1 druga. Minus 1 druga x, o, pisałam zielonym, no dobra, minus 1 druga x plus jakieś b. No oczywiście to jest inne b niż to b, tak? To można sobie jakieś b1 zrobić czy coś, ja po prostu kolorami to tutaj Wam pokazuję. No i mam na tej prostej leżący też punkcik b. No czyli mogę go podstawić, czyli teraz tak, za y daje minus 1 druga, to się równa minus 1 druga razy, i tutaj mam 3 drugie plus b. No nic mi się tu nie skraca niestety, czyli minus 1 druga to się równa minus 3 czwarte plus b, no czyli b to będzie minus 1 druga plus 3 czwarte. Tak patrzę, żeby mi się zadanie zmieściło. Dobra, czyli mam tak, minus 2 czwarte plus 3 czwarte to jest 1 czwarta. No dobra, czyli ta niebieska, znaczy zielona, o, zielona prosta, jest taka. Minus 1 druga x plus 1 czwarta. No to teraz ten punkcik C jest przecięciem tych prostych, czyli wystarczy, że ja sobie teraz zrobię układ równań. Nie muszę nawet tego równania okręgu mieć, tak, tutaj, żeby z okręgiem robić. Zrobię sobie właśnie układ równań z tych dwóch prostych, z niebieskiej i zielonej. No i powinien mi ten punkt C tutaj wyjść. No to tak robię, czyli łączę sobie, może tak Wam to napiszę, niebieską plus zieloną. Plus zieloną. O. I robię układ równań. Czyli y to jest 2x minus 5 drugich. A tutaj mamy y równa się minus 1 druga x plus 1 czwarta. Dobra. Ja to sobie przerównam te y, bo one są takie same. Czyli będę miała tak 2x minus 5 drugich. To się równa minus 1 druga x plus 1 czwarta. Przemnożę sobie przez 4, czyli mam 8x minus 10, to się równa minus 2x plus 1. X na lewo, czyli mam 10x, to się równa 11, czyli x to się będzie równać 11 dziesiątych. No dobra, no to jeszcze y, a y mogę po prostu wyliczyć podstawiając x. I może to zrobię tam, żeby mi się zmieściło. Ok, czyli mam tak, y to jest 2 razy 11 dziesiątych minus 5 drugich. Czyli y to jest 55... Ojejku, nie tak skróciłam. Dobra, już. Już nie robię takiego błędu. 1, a tu jest 5. O, w ten sposób. Czyli mamy 11 piątych minus 5 drugich. Wspólny mianownik potrzebujemy, czyli dziesiątka, czyli tutaj mamy 22, a tutaj mamy 25, tak? No i jak odejmuję, to mam minus 3 dziesiąte. O, i to są współrzędne tego punktu, czyli w odpowiedzi współrzędne punktu C będą takie. 11 dziesiątych i minus 3 dziesiąte. Oczywiście możesz to sobie zapisać w ten sposób, że będzie 1,1 i minus 0,3. No i tak to też wygląda na rysunku, tak? Tu jest troszeczkę za jedynką, a tutaj jest troszkę wyżej niż
niż 0,5. No jest okej. Okay. Mam nadzieję, że zadanko zrobiłeś dobrze. Mam nadzieję, że w ogóle będziesz miał 1 000 000 punktów z tej matury. A jeżeli się dopiero do niej przygotowujesz, no to się przygotowuj porządnie. Nie no, żartuję. Ale jak najbardziej, jak robisz zadanka, to zobacz to, które zadania właśnie najgorzej ci idą. To znaczy, że w tym dziale musisz jeszcze popracować, tak? Zasubskrybuj kanał, dodaj łapkę w górę, bo naprawdę treści, które się tu pojawiają, mam nadzieję, że pomogą ci w przygotowaniach. A jeżeli matura już za tobą, no to w ramach takiego dziękuję, możesz dodać tę łapkę w górę, zasubskrybować i napisać w komentarzu, jak tam ci poszło, na jakie studia może się wybierasz. To też jest dla mnie ciekawe. Gdzie idą ludzie po rozszerzonej matematyce, no pewnie jakaś politechnika, no ale może akurat nie, może gdzie indziej zupełnie, także no cóż, matura za wami albo przed wami, powodzenia albo na studiach, albo na maturce, jeżeli dopiero ją będziesz pisał i do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymaj się ciepło, pa, pa.